Siema, ja jestem Nick, a właściwie to Nick the Player i przepraszam od razu z góry za mój zachrypnięty głos, ale akurat jestem trochę chory. Dzisiaj ocenię gry dodane do PlayStation Plus w grudniu. Postanowiłem, że recenzować będę tylko dwie główne pełne wersje, bo jeśli PlayStation doda w którymś miesiącu 4 albo 5 pełniaków, to po prostu nie dam rady wszystkich ich ograć w jeden tydzień. Poza tym PlayStation ogłosiło, że od marca przyszłego roku do abonamentu będą dodawane tylko gry na PlayStation 4, a te na Vita i PlayStation 3 znikną, więc problem rozwiąże się sam, za 3 miesiące. Dobra, teraz zobaczymy, co dostajemy na święta od Sony. Głównym pełniakiem w grudniu jest Onrush. Wydana zaledwie pół roku temu ścigałka nie sprzedała się zgodnie z oczekiwaniami i dzięki temu trafiła tak szybko do abonamentu. Onrush prezentuje bardzo ciekawy i nietypowy koncept jak na grę wyścigową, który trudno wytłumaczyć. Postaram się jednak opisać to w taki sposób, żebyście zrozumieli, o co tu mniej więcej chodzi. W grze znajdziemy 4 rodzaje konkurencji. Nie są to jednak rodzaje zawodów, których można się spodziewać np. po Need for Speedzie. Nie ma tu jazdy na czas, driftowania, ani nawet zwykłych wyścigów. Żadna z tras nie posiada nawet mety. Nie skupiamy się więc na jak najszybszym dotarciu do końca trasy, tylko na zdobywaniu punktów dla naszego zespołu. Dobrze słyszeliście. Zespołu. W każdym z trybów gry zmierzą się 2 drużyny graczy złożone z 8 pojazdów. Punkty zdobywamy w różny sposób w zależności od rodzaju wyścigu. Czasem przejmujemy strefę pędzącą po trasie, czasem staramy się spalić jak najwięcej nitro, by zyskać punkty, albo też rozwalamy wrogów, aż skończą im się życia. Przypomina to zdecydowanie bardziej tryby gry z Overwatcha. Gra ma zresztą zaskakująco wiele elementów zapożyczonych z Overwatcha. Na przykład każdy z 8 pojazdów dostępnych w grze posiada specjalne umiejętności, a nawet ulta. Każda klasa oczywiście różni się od siebie dość znacznie. Na motorach nabijamy nitro robiąc triki i przewroty, jeepy dostają bonusy za obijanie wrogów, a auta rajdowe za bliskie omijanie przeszkód na trasie i trzymanie się obok kolegów z zespołu. Każdy z pojazdów może też z łatwością kasować boty, które dołączają się do wyścigu. Wystarczy lekko stuknąć auta prowadzone przez sztuczną inteligencję, by te spektakularnie się rozbiły. Wykonując te wszystkie manewry zyskujemy nitro, które potem spalamy, by naładować naszego ulta, zwanego tutaj umiejętnością Rush. Gdy licznik się zapełni, możemy aktywować potężny dopalacz, który ma też dodatkowy efekt. Jedne auta zostawiają za sobą płonącą ścieżkę, niszczącą wrogów, a inne oślepiają przeciwników w pobliżu. Istne szaleństwo. Uff, nareszcie koniec tego tłumaczenia. Mówiłem, że będzie trudno to opisać słowami. Teraz można przejść do konkretów. Model jazdy jest świetny, bardzo przypomina MotorStorma, więc jako fan serii byłem zachwycony. Pojazdy różnią się od siebie zwinnością i siłą, wykonują potężne skoki i wchodzą w przyjemne poślizgi. Kraksy mają siłę, a blacha na pojazdach gnie się, rozrywa i ociera aż miło. Pochwalę też trasy, które obfitują w skróty, rampy i piękne widoczki. Zabiorą nas one w ośnieżone szczyty gór, opuszczone tereny budowy, a nawet okolice wulkanu. Wydaje się, że tak ciekawy pomysł połączony ze świetnym modelem jazdy i dobrymi projektami tras to przepis na sukces. Otóż nie do końca. Znacie to uczucie, kiedy wydaje wam się, że wszystko jest na miejscu, ale jednak coś nie gra? Tak właśnie jest w przypadku Onrush, chociaż jestem w stanie zidentyfikować kilka problemów tej produkcji. Największym z nich jest zdecydowanie detekcja kolizji w trybie multiplayer. Czasem, żeby rozwalić wroga, wystarczy leciutkie puknięcie w tył, a czasem możemy w niego walnąć z całej siły jak taran, a on odjedzie sobie jakby nigdy nic się nie stało. Działa to też oczywiście w drugą stronę, więc przygotujcie się na sytuacje, w których wasze auto wylatuje w powietrze po lekkim szturchnięciu, a wy macie ochotę cisnąć kontrolerem w telewizor. Zdarzało się nawet, że zabijała mnie jakaś niewidzialna siła. Zobaczcie na to! Czemu się rozwaliłem? Nie mam pojęcia. W karierze, która służy bardziej za samouczek ze względu na bardzo niski poziom trudności, wszystko działa oczywiście jak należy. Samo dostanie się do meczu multiplayer jest męczące. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy byłem wywalany do menu z powodu błędu sieciowego. Zaufajcie mi, nie miałem problemów z internetem tego dnia, bo każda inna gra hulała bez problemu. Dodatkowo zdarzały się nawet sytuacje, kiedy zostawałem uwięziony w niekończącym się ekranie oczekiwania na wyścig i musiałem restartować całą grę. Stylistyka to też moim zdaniem porażka. Neonowe kolory, memowe tańce, głośna muzyka elektroniczna dudniąca w głośnikach, denne teksty. Czułem się, jakbym trafił do lat 70., zażył jakieś dopalacze i puścił na maksa dubstep w słuchawkach. Totalne przeładowanie zmysłów. Szalony styl pozwolił jednak na wsadzenie do Onrush rozbudowanej kustomizacji. Nasze pojazdy oraz kierowców możemy modyfikować do woli. Są tu tysiące kreatywnych malowań, karoserii, strojów i takich tam. Niestety z Overwatcha postanowiono pożyczyć też lootboxy. Cholerne lootboxy. Co prawda znajdziemy w nich tylko przedmioty kosmetyczne, ale mimo to wolałbym, by ich tu nie było. Żeby nie było, że tylko pastwię się nad biednym Onrushem, na koniec powiem kilka ciepłych słów. Grafika wygląda bardzo ładnie, gra operuje w pełnym 1080p na standardowym PlayStation 4 i wyciąga 60 klatek na sekundę. Nigdy nie zauważyłem ani jednej zgubionej klatki, co świadczy o świetnej optymalizacji. Interfejs jest przejrzysty, wygodny, a cała gra sprawia wrażenie bardzo wysokobudżetowej produkcji. Nie wiem dlaczego, ale menu, praca kamery, przedstawienie postaci, to wszystko bardzo kojarzy mi się z grami Ubisoftu. Wy też to widzicie, czy tylko ja tak mam? Podsumowując, Onrush jest sporym rozczarowaniem. Gra nie odniosła sukcesu komercyjnego, a szkoda. Kibicowałem jej z całych sił, bo w dzisiejszych czasach powstaje zdecydowanie za mało arcade'owych gier wyścigowych. Rynek zdominowały symulatory, Forzy, Gran Turisma i Project Carsy. To dobre gry, ale brakuje właśnie jakiegoś odjechanego Burnouta albo MotorStorma. Onrush mógł świetnie wpasować się w tą lukę. Patrząc jednak na to, jak gra się w produkcję Codemasters, nie dziwię się, że gracze olali ten tytuł. Potencjał był, ale pozostał niewykorzystany. Druga gra w tym miesiącu to Soma. Należy ona do gatunku horrorów eksploracyjnych, w których postać, którą sterujemy, jest kompletnie bezbronna. Ma to sens, ponieważ Somę stworzyli deweloperzy serii Amnesia, która była jednym z pierwszych przedstawicieli tego gatunku. Wcielamy się w Simona, który budzi się w podwodnym laboratorium i nie pamięta, jak się tam znalazł. Ten dość typowy początek historii, wiecie, amnezja i tak dalej, ładnie się jednak rozwija. Co chwila dowiadujemy się czegoś nowego o przeszłości Simona, a także o samej podwodnej bazie. Tempo rozwoju historii jest bardzo równe, co nie pozwala się nudzić. W trakcie gry znajdziemy sporo notatek i dzienników, które rozbudowują historię i świat przedstawiony, ale by zrozumieć zarys fabularny, nie trzeba ich czytać. Gameplay powinien być dobrze znany tym, którzy grali w Amnezję czy Outlast. Przemierzamy słabo oświetlone korytarze, znajdujemy przedmioty, używamy ich w prostych zagadkach oraz chowamy się przed potworami. Często będziemy też używali naszego wielofunkcyjnego narzędzia. Można je modyfikować, a nowe funkcje pozwolą nam używać go do otwierania wcześniej zamkniętych drzwi albo do aktywowania terminali. Za przeciwników w Somie posłużą mordercze roboty w kilku odmianach. Każdy rodzaj zachowuje się nieco inaczej i ma własne mechaniki pozwalające się od niego opędzić. Na jednego z nich nie możemy patrzeć, a innego musimy rozpraszać dźwiękami. Roboty da się wykiwać na ciekawe sposoby, na przykład zamykając je za automatycznymi drzwiami. Nie da się ukryć, że jest to jednak bardzo prosta formuła rozgrywki. Nie ma tu ciekawych mechanik czy niespotykanych rozwiązań. Jestem jednak zdania, że od takich gier gracze nie oczekują rozbudowanej rozgrywki. Zamiast tego liczy się klimat i w tym aspekcie Soma wypada śpiewająco. Opuszczona stacja badawcza jest świetną lokacją, która idealnie pasuje do horroru, w którym musimy czuć się kompletnie opuszczeni i odizolowani od świata. Zdarzy się nam nawet kilkukrotnie wyjść poza bazę i pozwiedzać dno oceanu. Przeciwnicy też są świetni, zróżnicowane modele robotów porośnięte są jakąś organiczną siecią. Związany jest też z nimi ciekawy element fabularny, który sprawił, że bałem się ich jeszcze bardziej. Nie będę jednak oczywiście spoilerował. Gra obfituje zresztą w dziwne zjawiska i elementy otoczenia. W wielu miejscach znajdziemy odrażające fuzje maszyn i tkanek. Niektórych projektów nie powstydziłby się nawet legendarny HR Giger. Problemy Somy zaczynają się jednak w kwestiach technicznych, o ile dźwięk i wszystkie jego składowe, czyli dubbing, muzyka i odgłosy, mają się dobrze, tak warstwa graficzna już nie do końca. Gra potrafi wyglądać ładnie, szczególnie podczas sekcji podwodnych, ale gdy przyjrzymy się bliżej, to zauważymy paskudne tekstury na poziomie Half-Life'a 2 z 2004 roku. Do tego gra co chwila dławi się, wiesza, gubi klatki, totalny bałagan. Od premiery minęło naprawdę sporo czasu, a twórcy mimo to nie dali rady tego spaczować. To jedna z gorzej zoptymalizowanych gier, w jakie grałem na moim PlayStation 4. Znalazłem też jednego paskudnego glitcha. Gra nie ma ich wiele, ale ten, na który natrafiłem, sprawił, że musiałem rozpocząć grę od początku. Postać utknęła w miejscu, nie mogła się ruszyć, a autozapis właśnie zasejwował grę. Dobrze, że było to pierwsze 10 minut rozgrywki, inaczej już bym pewnie do tej gry nie wrócił. Soma to naprawdę porządnie zrobiony horror, nękany przez liczne problemy techniczne. Często występujące ścinki oraz zwiechy nie zepsuły mi jednak zabawy, więc uważam, że jest to tytuł godny polecenia. Jeśli jesteście się w stanie przyzwyczaić do spadków płynności animacji i szukacie dobrego horroru z elementami science fiction, to polecam wam wypróbować Somę. Oprócz gier, które zrecenzowałem, znajdziemy tylko jeszcze jedną grę na PlayStation 4 i jest to Iconoclasts. To platformówka, która przypomina nieco formułą Metroida albo Castlevanię. Gra spodobać może się też wizualnie ze względu na piękny pixel art i dopracowaną animację. Przepraszam za brak jej recenzji, ale po prostu nie miałem na to czasu. A więc, co myślę o grudniowym zestawie gier na PlayStation 4? Myślę, że to gry nawet niezłego kalibru, ale muszę przyznać, że Onrush bardzo mnie rozczarował i w sumie to, że jest młody, nie wpływa na to, żebym ocenę podwyżył. Odnowić abonament myślę, że powinni przede wszystkim fani horrorów i science fiction, ponieważ Soma to naprawdę dobra produkcja. I to w sumie tyle, dzięki bardzo za oglądanie, jeśli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, każda pomoc się przyda. Na razie!